SOS i Kasia Cerekwicka w Radiu Kolor za 19.12. Skoro na tapecie teraz imprezy andrzejkowe, to mamy dla Was propozycję wieczoru andrzejkowego z wróżbami tradycyjnymi. Agnieszka Kałuża, autorka bloga Aga Pomaga. Nie wiem, czy wiesz, że kiedyś dziewczyny pisały na karteczkach męskie imiona, wkładały je pod poduszkę i to, co rano wylosowały, kiedy się obudziły, no to było imię przyszłego partnera bądź męża. No to jest ciekawa propozycja, ale nie dla męża, tylko od razu tutaj muszę się upomnieć o kolejną wróżbę. Nie wiem, czy znasz taką staropolską wróżbę, że trzeba wylosować jeden przedmiot. Jest obrączka, różaniec i listek. Oczywiście, jak wylosujesz obrączkę, no to szybciutko wyjdziesz za mąż. Jeżeli różaniec, to zostaniesz zakonnicą, a jeżeli listek, no to niestety staropanieństwo. Jak kiedyś jeszcze wróżyły sobie dziewczęta? Wróżyły sobie z obierek z jabłka. Naprawdę? Tak, wystarczyło obrać jabłko i wyrzucić za siebie taką obierkę i ten kształt obierki tworzył nam pierwszą literę imienia przyszłego męża lub chłopaka. Słuchajcie, to już mamy tyle propozycji wróżb andrzejkowych od Agnieszki, że nic tylko zorganizować babski wieczór i balować do rana. I wróżyć, i wróżyć, i wróżyć. Mam nadzieję, że Wam wyjdą same pomyślne i szczęśliwe rzeczy. Miłej zabawy, dziewczyny. I thought that I'd been hurt before.